Ejka, witam wszystkich. Jestem w Paryżu. Nie wierzę, że jestem w Paryżu i zgadnijcie, kto ze mną jest. Kto to jest tam z tyłu? A któż to? Prawie się spóźniłam na samolot, spóźniłam się w ogóle na autokar, który miał mnie dowieźć na samolot i ogólnie wszystko. Dzisiaj ten poranek to był jeden wielki stres. Także nie nagrałam nic, dopiero teraz wyciągnęłam aparat. Jesteśmy właśnie z Julką pod Louvrem i zgadnijcie, co będę robić za kilka godzin. Idę na koncert Justina Biebera. O, Julka w ogóle. Julka idzie robić zdjęcie jakiemuś panu. Julka się pyta, czemu mam tak wypchaną torebkę, skoro przyjechałam na 2 dni. Ale ona jeszcze nie wie, że cała ta torebka jest wypchana prezentami dla niej. Ale to zobaczycie później. Chciał tak skoczyć, że ja mu robić więcej tych zdjęć. To jest jakieś dziecko Instagrama, kurde. Trzeba teraz obserwować Insta, może da hashtag Louvre i zobacz. Czyli narzekał jeszcze, przepraszam, ale nie tak skoczyłem. Że on ma się posunąć, ja mu więcej zrobić tych zdjęć i w ogóle skąd to ja pochodzę. O Boże, to jakiś creepy ten. A tak w ogóle to okej? Okay? Tak. To dobrze. Właśnie kontemplujemy z Julką na temat tego, co wypada mówić na vlogach, a co nie wypada. I odpowiedzcie w komentarzach, czy chcielibyście się dowiadować, kiedy youtuberzy mają parcie na pęcherz? Chyba nie. Julka twierdzi, że to wspaniały pomysł. Nie, jesteś siku, to jest normalne. No parcie na pęcherz. Dobra, nieważne. Parcie na pęcherz. Bo chciałam tak ładnie. Okej, jesteśmy... Gdzie jesteśmy? W Paryżu. Jesteśmy w Paryżu. Idziemy pod wieżę Eiffla, bo jak można być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Więc idziemy pod wieżę. Później musimy coś zjeść. Nie wiem jeszcze, co będziemy jeść, ale mam nadzieję, że Julka mnie pokieruje. Przynajmniej do warzywniaka. Banany. Mogą być banany. A później, moi drodzy, idę. Koncert Justina Biebera! Jeszcze trochę, ale nie. To jest tak, że cieszę się, ale cieszę się tak, że... Nie dowierzasz. Nie dowierzam. Przez niedowierzanie jeszcze. Dopiero go zobaczysz, albo tam będziesz stała w tej kolejce, a masz bilet wydrukowany? Tak. Okay. Kurde, Julka, nie pytaj się mnie takich rzeczy. Już od 2 dni jest wydrukowany. No, ale... Nie wierzę jeszcze. O, masz taletę, jak chcesz. Gdzie? O, w sumie a propos, ale za darmo? Tak. Matko, nie wiem, co nie, my... nie działa, jest osyp. Nie no, Julka, musimy się zapytać kogoś. Gdzie jest ta wieża Eiffla? Bo kurczę, chodzimy nimo. Nigdzie. W ogóle z innej strony idziemy, nigdy ten nie tam. Jestem tu pierwszy raz. Patrzcie, co mamy! Bagiety, jeszcze ciepła, aż parzy w ręce, przepyszna. Wegańskie po francusku to jest vegetalien. I to się tak pisze, że mamy masz vegetalien. Ja na pewno myślałam, że to jest jakieś italiańskie żacie. Nie wiedziałam, że to jest wegańskie. Dopiero jak moja kuzynka przyjechała i zaczęłam szukać. A co, ta kuzynka też? No. O. Musiałam przetłumaczyć, jakie jest wegan. Dzisiaj w Paryżu, moi drodzy, jest Sahara, a ja w plecaku i tak samo Julka, mamy jakieś swetry długie, ty masz tą marynarkę, ja mam, tak?
Ja mam sweter i płaszcz i wszystko musiałam wcisnąć do tej walizki. Tam już nie ma miejsca po prostu i jest po prostu gorąco, ale jest wspaniale, tak się mega cieszę. I zaraz musimy spadać, bo muszę wyciągnąć nauczkę z dziś, żeby być przed czasem na koncercie, ponieważ dzisiaj prawie spóźniłam się na samolot. W każdym razie dzisiaj byłam prawie na styk, uciekł mi autokar, musiałam brać taksówkę na same lotnisko, która kosztowała mnie tyle, ile nowe super buty z Nike'a. Także trochę ubolewam, ale cieszę się, że tu jestem w końcu. I co? I idziemy... Na metro. Zaraz. Na metro! Dzień dobry, to Julka, a to super moja piżama z kotem. Jak widać, jestem już u Julki. Spałam sobie tutaj jak królowa. Już jest dzień następny. Czwartek, 22 września, godzina 8:20. Ja, Aleksandra Polak. Wczoraj byłam na koncercie Justina Biebera w Accor Hotels Arena w Paryżu. Jak było? Było zajebiście. Jak było? Po prostu było niemożliwie. Ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że go widziałam na żywo. I dopiero dzisiaj tak sobie usiadłam po cichu, sama. I dopiero do mnie to doszło, że ja widziałam go na żywo. I powiem wam, że jest perfekcyjny pod każdym względem. Jest fantastyczny. Ach. Grał wszystkie piosenki z nowej płyty. Było parę starych, oczywiście nie zabrakło, nie zabrakło nowej wersji Baby Baby. I była jedna z moich jego ulubionych piosenek, czyli As Long As You Love Me. Och, było fantastycznie. Nagrywałam filmik i oczywiście padła mi bateria. Wzięłam ze sobą powerbanka, ale wtyczka, którą się wkłada do telefonu, po prostu mi się popsuła. Jakby ten metal, taka wtyczka mi się po prostu popsuła tuż przed wejściem na koncert. Więc weszłam na koncert z 50% baterii. Nagrałam dosłownie kilka filmików. Zaspamowałam co prawda My Story jakimiś 30 chyba snapami. Ale przeszłam z domu i tak żałowałam, że nie nagrałam tyle. Że nie nagrałam więcej. Ale ktoś mnie bardzo szybko pocieszył, że po prostu tu chodzi o to, że tam byłam. To nie chodzi o to, ile filmików przywiozłam z koncertu. Było fantastycznie. No i później wróciłam metrem, Julka czekała na mnie u niej tutaj właśnie w okolicy pod dworcem. No i co? No i pić mi się chciało tak, że prawie studnię wypiłam. Później spędziłam jeszcze półtora godziny w łóżku, oglądając wszystkie filmiki, oglądając My Story po 10 razy. Fantastyczne uczucie, chcę więcej. Za każdym razem, jak ktoś idzie na koncert Justina Biebera, zastanawiam się, no i po co ty? Jak jeszcze? No, jeden koncert wystarczy. Widziałaś, przesłuchałaś 12 tam ile piosenek, fajnie było, zobaczyłaś swojego idola, dziękuję. Nie, to jest takie uczucie, że chcesz jeszcze raz, bo może tym razem więcej zobaczyć, bo może tym razem coś tam. Także no, możliwe, że wybiorę się jeszcze na jakieś inne koncerty. Ktoś idzie? Chodź, Aleks, powiesz o władzę ci. No, super! Pa, pa! Chcesz, go mam stylówę lepiej. No jest, teraz są modne takie. A cóż to jest? A krakiety? To na plecki dla mamy, co? Bo ją plecki bolą tu strasznie, no musi brać leki.
No co, idziesz do żłobka? Dokładnie. Też tak myślę. Tak, to moje. Strasznie byłam wczoraj taka spragniona po koncercie, bo ciotka wczoraj była na koncercie. Tak mi się pić chciało strasznie, że musiałam całą taką puszkę wypić. Tu jedna woda, tu druga woda, zobacz. Całą studnię bym wypiła najchętniej. Ty nie wiesz co? A on bardziej po polsku czy po francusku? O, lepiej uwaga, bo tam cioci się coś popsuło i się wszystko. O no! Mi się ten, o, popsuł mi się. O, shit, teraz to mi się w ogóle. Ale dziękuję. Aleksik, kochany, kochany! A skąd masz ten raz świetlny? O, to było. I tak popsute na pewno. Dam sobie rozświetlasz. No, Boże, ja już pójdę. Nie, nie, przeprosiłeś za rozświetlenie.